The goal is not to eliminate stress from our lives, because the trouble is we love stress. We love stress when it's the right kind. Informacje znajdujące się w tym miejscu były subiektywnie testowane na zwierzętach z gatunku Homo sapiens. Fajnym bardzo spostrzeżeniem jest to, że tak naprawdę nie każdy stres jest negatywny. I podam Ci przykład. Stres, który odczuwamy na przykład idąc do parku rozrywki, albo idąc na horror do kina, albo nawet na thriller, to jest ten tak zwany stres pozytywny i to jest coś, czego my poszukujemy. Więc tak naprawdę ten stres, który jest bardzo wąski i wpada w tą bardzo wąską definicję, to jest ten stres, który nazywamy zabawą. We pay good money to get on roller coasters and get terrified. We love stress when it's good. So the question becomes, what constitutes good stress? And it turns out that it's within a fairly narrow parameter. Zwróć uwagę na to, że jak bawią się ze sobą dwa psy, to nawet jeśli mamy ustaloną hierarchię psów, to ten pies, który jest wyżej na hierarchii, oddaje mu w pewien sposób kontrolę w ramach tej zabawy. Więc tak naprawdę te czynniki, które są tutaj bardzo istotne w ramach dobrego stresu, które jest trudne do zdefiniowania, to są czynniki, które Robert Sapolsky opisuje jako: stres nie może być zbyt ekstremalny. I teraz ci podam na przykładzie rollercoastera. Idziesz na rollercoaster i to nie jest wersja, w której masz ryzyko straty głowy, tak? Wagoniki muszą dojechać z powrotem na miejsce i musisz mieć pewność tego. Kolejna kwestia to jest to, że ten stres nie może trwać zbyt długo. To musi być, wiesz... No, tak, 2 godziny na takim rollercoasterze pewnie... A wyobraź sobie tydzień na takim rollercoasterze. To przestaje być zabawa, to zaczyna być tortura. Good stress consists of a stressor that's not too extreme. You get on the roller coaster and you know there's a chance you're going to be made a little bit queasy afterward, not decapitated. It's not too long lasting. It's not for nothing. Roller coaster rides aren't 3 weeks long. So it's transient, moderate, and most of all, it's occurring in what's overall a benevolent environment. Because when we're feeling safe, we love to give up control and predictability because we love being surprised in safe settings. What do we call that? We call that play. I musimy czuć się w tym wszystkim bezpiecznie. Dlatego właśnie mówię o tym elemencie zabawy między ludźmi, zabawy seksualnej nawet, nie? Na zasadzie nikomu innemu nie pozwoliłbym na to, ale nie wiem, dam się związać, dam się cokolwiek. I ludzie takie rzeczy robią. Wyobraź sobie, ja sobie nie wyobrażam. Sama się związałaś, to sama się rozwią. I mean, what are dogs doing when they play? The dominant one crouches down and says, for the next whatever length of time, I'm gonna sort of eliminate our dominance relationships. So you can put your teeth on my throat or my privates or whatever, and it's gonna be okay. You're safe now, come and surprise me, and I'll try to surprise you too. What we call the optimal amount of stress is stimulation. Więc widzimy, że ten podstawowy element, który różni zwierzęta od ludzi, to jest ten element wyobraźni. Niesamowicie ciekawe przemyślenia na ten temat ma Yuval Harari, który napisał książkę Sapiens. Bardzo fajna książka, polecam. Różnicą pomiędzy właśnie nami a zwierzętami i powodem, dla którego obecnie dominujemy na świecie, a wszystkie inne zwierzęta są pod naszym tak naprawdę obcasem, to jest właśnie ta wyobraźnia. To jest opowiadanie sobie historii. To jest tworzenie fikcyjnej rzeczywistości. The next question which almost always pops up in the mind of an inquisitive audience is what enables humans, alone of all the animals, to do it, to cooperate flexibly in large numbers. And the answer, at least the answer that I can give you, is the human imagination. And in particular, the ability to invent fictional stories and spread them around. On mówi, że na warstwę świata fizycznego nałożyliśmy dodatkową warstwę świata metafizycznego, świata wyobrażonego, świata fikcji i poprzez opowiadanie tych historii jesteśmy w stanie jednoczyć ludzi. We humans, we also of course live in an objective reality, in our world too. There are rivers and trees and lions and elephants, but over the last tens of thousands of years we have constructed on top of this objective reality a second layer of fictional reality, a reality consisting of fictional entities like nations, like churches, like gods, like business corporations. And over time, the amazing thing is that these fictional entities became more and more powerful, so that today
They are the most powerful forces in the world. Widzimy to w postaci różnych religii tak naprawdę. One wszystkie skupiają się na tym samym, na opowiadaniu historii, ale nie tylko. Widzimy to również w postaci na przykład państw, tak? To też jest w pewien sposób opowiedziana historia. Ty nie jesteś bardziej Polakiem niż Amerykanin z perspektywy biologii. Jajecznica z Szczecporkiem. Piorkiem. 100 years ago, Europeans were killing each other by the million in the First World War. And after it ended, they again killed each other by the million even more in the Second World War. In the second half of the 20th century, in the early 21st century, Europe became one of the most peaceful places ever in the history of humankind. What made the difference? Not the discovery of more land. What happened is that Europeans managed to come up with a new story and a new identity, which most Europeans were able to accept and be relatively happy with. Niesamowicie istotną częścią tego jest uwierzenie ludzi w daną historię, w daną opowieść. Bo bez tego uwierzenia tak naprawdę nie ma znaczenia historia. The difficulty is not in telling the story. The real difficulty is, of course, in convincing everybody to believe in the same story. If each person has a different story in the mind, it won't work. You need to implant the same stories in the minds of everybody, otherwise you can't form a system of cooperation. And much of history revolves around the question, how do you make millions of people believe in the same fictions? A jako najbardziej popularny przykład, jaki podaje Yuval Harari, przykład historii, w którą wszyscy wierzą na świecie, to jest pieniądz. Pieniądz jako banknot nie ma fizycznej wartości. A jeśli wątpisz w to, to spróbuj wymienić się z małpą na banany. What a joker! Perhaps the greatest story ever told is the story of money. Not everybody believes in human rights. Not everybody believes in God, not everybody believes in heaven and hell, but everybody believes in money. And even more amazingly, everybody believes in the same money, like the dollar bill. Now, the dollar bill, when you look at it, like human rights, it has no object, it's not an objective reality. It has this piece of paper has no objective value whatsoever. You cannot eat it, you cannot drink it, you cannot wear it, you can't do anything with it. But then come along the master storytellers of our era, not the people who won Nobel Prize in literature. They are not really good storytellers. The best storytellers in the world, they should really receive the Nobel Prize for literature. They are the chairman of the Federal Reserve. They are the big bankers, the finance ministers. They tell the best stories in the world. Tylko i wyłącznie ludzie, którzy zaakceptowali fakt, że pieniądz ma wartość, oni widzą tą wartość dokładnie. Bert, with $10,000 we'd be millionaires. Więc widzimy tutaj niesamowitą potęgę wyobraźni ludzkiej do tego, żeby tworzyć konstrukcje, które wcześniej nie były możliwe. Widzimy, że na tej potędze oparta jest cała nasza dzisiejsza cywilizacja. As long as millions of people all believe in the same story, they all follow the same laws, the same norms, they all believe in the same values. And this is what enables even complete strangers to cooperate effectively. I to są wszystko elementy, które stworzyliśmy i które posiadamy i które dzięki którym jesteśmy tak daleko w dzisiejszym świecie, jak jesteśmy i prawdopodobnie zajdziemy jeszcze dalej. Nie na to wszystko Robert Sapolsky mówi bardzo mądre zdanie. And basically this is the place to stop. Because again, none of us are getting ulcers because we're being chased by saber-toothed tigers. None of us are ever going to have to wrestle people for canned food items and bombed out supermarkets. Instead, we are going to have this luxury of living well enough and long enough amid our psychological stressors to pay the medical cost. And that's the critical point at the end. To the extent that we are smart enough to have invented these psychosocial stressors and then stupid enough to have fallen for them, we all have the potential to instead be wise enough to keep them in perspective. Sami wymyśliliśmy te psychosocial stresses. Jesteśmy wystarczająco mądrzy do tego, żeby wymyślić te wszystkie stresy,
A potem jesteśmy wystarczająco głupi, żeby sami się wszyscy na nie nabierać cały czas. I że mamy zamiast tego potencjał do tego, i żeby spoglądać na nie wszystkie z dystansem. I przez ten dystans ja rozumiem umiejętność kontrreagowania na nasze stresory. No bo nie jesteś w stanie wyrzec się swojej wyobraźni, nie jesteś w stanie wyrzec się swojej biologii i tego, jak działa twój organizm. I być może nawet tego, że jesteś małym odsetkiem ludzi, którzy są tak jakby skazani na stresowanie się, ale na pewno jesteś w stanie otoczyć się rodziną, jesteś w stanie skupić się bardziej na rozwoju w swoim życiu i mieć poczucie jakiejś kontroli nad swoim życiem. Jesteś w stanie wypełnić pewne rzeczy, które doprowadzą cię do tego, że tak jak Robert Sapolsky mówi, będziesz miał ten komfort śmierci z naturalnych powodów, a nie z tych wszystkich powodów, które zabijają zwierzęta i inne organizmy w naszym świecie. Nic dodać, nic ująć. Robert Sapolsky. I Yuval Harari. Ale ja się kłaniam. Dziękuję. Oh, by the way, anyone still experiencing stress at the end of the day? Will be fired! A więc gdzie leży ten trik w naszej wyobraźni? Czyli żyrafy nie mają wrzodów, bo nie mają wyobraźni. Dziękujemy. Koniec. Tak, zebry. Ale żyrafy też.